Witam Was, codziennikowi widzowie z Karpacza, sprzed kościoła Wang, gdzie właśnie dobiega końca tydzień ewangelizacyjny dla rodzin. To niesamowity czas wspólnego rozważania Słowa Bożego, budowania pięknych rodzinnych relacji i wspomnień oraz poznawania się wzajemnie, dlatego że w tym tygodniu ewangelizacyjnym uczestniczą rodziny z całej Polski. I my też dziś chcemy rozważać Słowo Boże wyznaczone nam w książeczce z Biblią na co dzień. W psalmie 8, wersecie 6 przeczytamy: Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Psalmista w swoich słowach wyraża podziw dla godności, jaką Bóg obdarzył człowieka. To wywyższenie jest nie tylko wyrazem miłości Boga do nas ludzi, ale też przypomnieniem o wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na naszych barkach. Bóg, jak czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, stworzył nas na Jego obraz. Dał nam wolność wyboru, ale też powierzył zadanie troszczenia się o to, co stworzył. To zadanie podkreśla naszą wartość i przypomina nam o naszym powołaniu. Ten werset mógłby budzić w nas strach z powodu oczekiwań, jakie Bóg może mieć względem nas, ludzi, stworzonych przecież na Jego podobieństwo, uczynionych niewiele mniejszymi od Niego. Z pociechą przychodzą słowa z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, z trzeciego wersetu. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Apostoł Piotr przypomina, że wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, zostało nam dane przez Bożą moc w Jezusie Chrystusie. To stwierdzenie jest niezwykle uspokajające i budujące wiarę. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie z naszymi dążeniami do życia zgodnego z Bożym planem. Bóg sam nas wyposaża, zapewniając wszystko, co niezbędne do wzrastania duchowego i osiągania pełni życia w Nim. Gdy połączymy te dwa fragmenty, ukazuje nam się niezwykła wizja życia chrześcijańskiego. Bóg, który uczynił nas niewiele mniejszymi od siebie, obdarza nas również swoją mocą, abyśmy mogli żyć godni tego powołania. Nasza wartość w oczach Boga jest nieoceniona, a nasza zdolność do realizowania Jego woli wynika nie z naszych własnych sił, ale z Jego wsparcia. Niech te dwa wersety zachęcą nas dzisiaj do refleksji nad tym, jak żyjemy każdego dnia. Czy uświadamiamy sobie, że jesteśmy uwieńczeni chwałą i czcią przez samego Boga? Czy korzystamy z Bożej mocy, aby żyć zgodnie z Jego wolą? Każdy z nas jest powołany do czegoś wielkiego, a Bóg sam zapewnia nam wszystko, co potrzebne, abyśmy mogli wypełnić nasze powołanie. Zastanówmy się dzisiaj nad tym, jak możemy lepiej odpowiedzieć na to powołanie, które zostało nam dane przez Boga. Niech świadomość Jego obecności i wsparcia w naszym życiu stanie się źródłem radości i siły w codziennych zmaganiach. Amen.